żadnym pozorem nie można wychodzić z założenia, to nic nie da. Bo zaczęliśmy chodzić, rozmawiać z sąsiadami, oczywiście wszyscy byli zaskoczeni, pierwsze, a uważasz, że to coś da? I od razu na zasadzie, wiecie, takiego wycofania. Tak, proszę Państwa, wierzmy w to, że coś da. Przede wszystkim zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby chronić siebie, to środowisko, które mamy, a później możemy mieć pretensje tylko naprawdę do siebie, jeśli tego nie zrobimy. Największe zastrzeżenie było niedoinformowanie ludzi o planowanej tutaj inwestycji. Niedoinformowanie, ten przekaz był jakiś taki niewyraźny. Docierał, ale to tak jakby nie miał dotrzeć. W ogóle nie docierał. Czytam te opinie w internecie, często takie rzeczy czytam. No kapitalnie udało się zantagonizować przemysł z okolicą, prawda? Więc my jako mieszkańcy z rejestracją RPR, no zanieczyszczamy centrum miasta, wjeżdżamy tam i powodujemy, że jest to problem. Ja jestem przekonany z perspektywy wielu lat do przodu, że obwodnica Przemyśla jest potrzebna. Natomiast powinna być wpisana jak najbardziej w układ komunikacyjny miasta. Za kole Sanów, którym ma przechodzić obwodnica idąca stąd przez Ternawce, dokładnie tam się zaczyna obszar Natura 2000 i tam są dwa obszary siedlisk chronionych, San i Ostoja Przemyska. Co więcej, dowiedziałam się od właśnie pana nadleśniczego, że jest tam obszar, nazywa się to Przemysko-Dynowski Obszar Krajobrazu Chronionego. Nie Pogórze. Przemysko-Dynowski Obszar Krajobrazu Chronionego, mamy nawet ustawę. I to jest taki obszar, co do którego podobno były wyroki sądu. Nie można tam budować, mamy gdzieś tutaj zacytowane nawet. Nie można zmieniać rzeźby terenu, nie można w żaden sposób w teren ingerować. Więc jest to na jakiś dobry trop, ponieważ z tego co wiem, szukam na razie, nie udało mi się znaleźć, były wyroki sądu na korzyść właśnie tego obszaru, żeby go nie ruszać i w ten obszar nie wchodzić. Czy są badania, które mówią, jakie będzie natężenie ruchu na tej drodze? Było pytanie do dyrektora, do przedstawiciela generalnej dyrekcji. Robili te badania, ale on o tym nie powiedział specjalnie dużo, natomiast ja widziałem te pomiary, one nie są wielkie. Jedynym problemem jest droga 77, to znam od marszałka, mam taką informację, że w ciągu 15 lat ona zostanie całkowicie zakorkowana, bo teraz rozmawiając o tych przebiegach, rozmawiamy o czymś, co będzie za 5-8 lat tak naprawdę, bo to nie będzie wcześniej, bo tak to toczy się procedura. No, samo przygotowanie środowiskowe to jest mniej więcej 3 lata, teraz rok na ten pierwszy etap korytarzowy, z niego wyłonienia 3 propozycji, później 3 lata decyzja środowiskowa, którą można przyspieszyć, ale najwyżej rok, no i później budowa, no to też ze 2-3 lata zajmie, więc są badania tylko dotyczące drogi 77, natomiast jak to odciąży ruch Przemyślu w różne strony, to nawet jeśli takie badania są, nie zostały gdzieś opublikowane w taki sposób jawny i oczywisty. Przynajmniej ja nie znam takich badań, może tak. Na drodze 77 wszystkie auta, które stoją, 90% się kieruje na ulicę Lwowską i Medykę, bo tam jest dosyć duży potencjał firm i wszystko to jest zrobione. Czyli ta obwodnica tutaj nie powinna odciążyć tej drogi, bo do Dynowa, czy tutaj w kierunek Przemyśla, przecież my tutaj fabryk nie mamy, ani miejsc nie wiadomo jak dużo. Ta droga jest zakorkowana, bo ją pozwężano. Było czteropasmowa, jest w jednym pasie, nie rozwiązano, nie zrobiono ronda w Żurawicy, tylko postawiono światła i w ten sposób ją dodatkowo zakorkowano. A teraz szuka się rozwiązań naszym kosztem, aby puścić ruch ten. To co możemy zrobić w tej chwili, co musimy zrobić w tej chwili, to jest do 29 wysłać opinię do Generalnej Dyrekcji Dróg. Opinię można też wyrażać w Urzędzie Gminy, tam jest wgląd do tych map szczegółowy na spokojnie. Część mieszkańców przychodzi i rzeczywiście ogląda. To. Często jest tak, że przez moją działkę nie przechodzi, więc ktoś po prostu wychodzi, jest mało zainteresowany. No w takich sytuacjach jest ważny solidaryzm społeczny, no, ale podejrzewam, że każdy z Państwa sobie to będzie analizował indywidualnie, bo to też trudno wpłynąć na kogoś, każdy ma swoją wizję tego. Proszę pamiętać, że odrzucenie w jednym miejscu i sugerowanie zróbmy 200 metrów dalej, no spowoduje tamte 200 metrów dalej problem, też to trzeba mieć na uwadze.